11 lipca przypada święto świętego Benedykta z Nursji. Jest to także dzień wspomnienia świętej Olgi Mądrej, księżnej. Olga urodziła się około roku 890 w Buti, 16 km od Pskowa. Około roku 903 została wydana za księcia z rodu Rurkowiczów, Igora. Kiedy małżonek padł na polu walki, Olga objęła rządy w charakterze regentki za małoletniego syna, Świętosława, który miał wówczas 3 lata. W rządach była wymagająca i twarda. Bezwzględnie tłumiła powstałe bunty. Miała zmysł administracyjny i położyła wielkie zasługi dla stabilizacji Wielkiego Księstwa Kijowskiego. Lud chwalił ją jako panią miłosierną. Bywa nazywana także Olgą Mądrą. Imię Olga pochodzi z języka skandynawskiego. Był bowiem czas, że Skandynawowie w swoich podbojach dotarli aż na Ruś i tam w Nowogrodzie Wielkim oraz w Kijowie już w IX wieku założyli pierwsze historyczne państwo Rurkowiczów nad Dnieprem i jego dopływami. Około roku 955 Olga przyjęła chrzest od wysłanników z Konstantynopola, z którymi nawiązała żywy kontakt. Osobiście 2 lata potem odwiedziła stolicę wschodniego cesarstwa, witana bardzo uroczyście przez cesarza Konstantyna Porfirogenita. By jednak nie wiązać się z samym tylko Konstantynopolem, nawiązała łączność także z cesarstwem zachodniorzymskim, z Ottonem I, którego prosiła o przysłanie na Ruś kapłanów łacińskich. Cesarz przysłał Benedyktyna z Trewiru w charakterze biskupa misyjnego. Zwolna chrześcijaństwo objęło całą Ruś. Kiedy więc za rządów świętego Włodzimierza Wielkiego metropolita Hilarion będzie wysławiał księcia jako dobroczyńcę kościoła na Rusi, nie omieszka również wspomnieć świętej Olgi. Kiedy tron kijowski objął jej syn, Olga oddała się modlitwie i uczynkom miłosierdzia. Jej ostatnie lata były pasmem udręki. Szczególnie bolała nad tym, że jej panujący syn powrócił do pogaństwa. Błagała Boga o jego nawrócenie. Miała wystawić kościoły świętej Trójcy w Pskowie i świętej Zofii w Kijowie. Zmarła w wieku 80 lat w roku 969. Dość wcześnie pojawiły się jej żywoty. Pierwszy datuje się już na rok 1078. Ciało Olgi święty Włodzimierz przeniósł do kościoła świętej Zofii w Kijowie, który sama wystawiła. W roku 1574 synod biskupów ruskich zatwierdził urzędowo kult świętej Olgi. Jej relikwie jednak zaginęły w XVIII wieku. Módlmy się. Ześlij nam, Boże, ducha mądrości i miłości, którym napełniłeś swoją służebnicę, świętą Olgę, abyśmy wiernie Ci służąc, za jej wzorem, podobali się Tobie przez wiarę i uczynki. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nam miłościwy.